Powiedział, że nie masz talentu do programów na żywo. Oczywiście cytuję, to nie są moje słowa. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem reporterką portalu Świat Gwiazd, a u mojego boku Małgosia Rozenek. Cześć Małgosiu. Dzień dobry, cześć. Pamiętam, jak ostatnim razem się widziałyśmy, to była premiera filmu Barbie. Mówiłyśmy o Twoim odejściu z Dzień Dobry TVN i jeszcze nie mogłyśmy zdradzać, co dalej. Czy teraz jest ten moment? Ja bardzo lubię mówić o rzeczach, które już się wydarzyły i które są zrealizowane, a na plan mojego nowego programu wchodzę 27 września, czyli tak naprawdę wszystko przede mną. Oczywiście wiem, co to będzie, wiem, jak wiele będzie się działo. Już jestem tak bardzo podekscytowana, bo to będzie program, który będzie wymagał ode mnie ogromnego zaangażowania. No ale zobaczymy, jak będzie, jak już będę w trakcie. To zadam pytanie wprost, czy to będzie program ślubny? Nie. Nie? Nie. Ale rozumiem, że nie możemy nic zdradzać. Nie możemy. Trochę jest tak, że bardzo zależało nam na tym, żeby to był zaskakujący program. I taki będzie. Trzymam kciuki i przejdę do kolejnego tematu. Miałaś okazję sprawdzić się także na scenie festiwalu Top of the Top. Jak twoje wrażenia? Top of the Top, Sopot Festival to jest ogromne przedsięwzięcie i wielka przyjemność móc być współprowadzącą. Pierwszy dzień koncertu, który upływał pod znakiem siły kobiet, wsparcia, siostrzeństwa. Było dla nas bardzo ważne, żeby te wszystkie kobiety, sześć kobiet, które prowadziły ten koncert, dały taką wiadomość, przekazały taką wiadomość, że kobiety powinny się wspierać. I wiesz, to jest ogromnie ekscytujące. Wychodzisz na legendarną scenę Opery Leśnej, widzisz to wszystko, co się dzieje. Ta scena przez lata nasiąkała najróżniejszymi emocjami. Artyści, którzy na niej wykonywali swoje utwory, widzowie, którzy zakochiwali się, rozstawali się, czy cieszyli się swoim towarzystwem, oglądając właśnie występy wielkich polskich artystów i nie tylko. I nagle to poczucie, że możesz współprowadzić ten koncert, daje poczucie spełnienia zawodowego. Emocje budziła Julia Wieniawa. Jak ty oceniasz ją w tej roli prowadzącej? I ja, i Julka budzimy emocje i zdążyłyśmy się już do tego przyzwyczaić, więc nie spodziewałyśmy się niczego innego. Uważam, że bardzo dobrze sobie poradziła. Uważam, że bardzo wzbogaca polski show biznes tym, kim jest, i dobrze, że jest. Też mam takie w ogóle poczucie, że te emocje są tak naprawdę w telewizji pożądane. Zgodzisz się? Jak chcesz wykonywać tą pracę, to też ważnym jest, żeby budować na cechach, które są dla ciebie charakterystyczne. Ja wzbudzam emocje, wzbudzam zainteresowanie, bardzo często bardzo dużą sympatię, a często dużą niechęć, ale to jest cecha moja charakterystyczna i cecha, która powoduje, że już od 11 lat jestem na tym rynku i od 11 lat zaskakuję swoich widzów ciągle czymś nowym i wiem, że jeszcze kolejne nowości przede mną. Powiem ci, że duże zaskoczenie dla mnie, bo przygotowując się do naszej rozmowy, oczywiście wygooglowałam sobie twoje imię i nazwisko i dzisiaj... Musiałaś to robić? Zawsze to robię, żeby wiesz, żeby gdzieś tam wiedzieć, co w trawie piszczy. No i oczywiście dzisiaj wszyscy piszą o słowach Roberta Kozyry, który skrytykował ciebie, zarówno ciebie, jak i Julkę Wienia. A to jeszcze nie czytałam. Naprawdę? Co powiedział? Powiedział, że nie masz talentu do programów na żywo. Oczywiście cytuję, to nie są moje słowa. Ja już jakiś czas temu podjęłam taką decyzję, żeby nie komentować i nie skupiać się na negatywnych feedbackach, niezależnie od tego, czy pochodzą od osób anonimowych, czy pochodzą od osób, które są rozpoznawalne, więc moją rolą jest wyjść, dawać siebie jak najwięcej, cieszyć się tym, co robię i bardzo się cieszę, że udało mi się wpisać do swojego CV prowadzenie festiwalu i już. Ale chętnie się dowiem, czy wy z Robertem w ogóle się znacie, czy to może było jakieś osobiste nacechowanie, czy dlaczego pozwolił sobie na taki komentarz? Pozwolił sobie na taki komentarz, bo jestem osobą publiczną, wykonuję publiczny zawód i normalnym jest, że ludzie mogą komentować i mają do tego prawo moje poczynania. Znaczy uważam, że to jest słuszne, to już też jest jakby prywatna sprawa.
moje. Jeden mniej także przyjemny temat. Mam nadzieję, że zaraz z niego zejdziemy, ale muszę o to zapytać. Edward Miszczak ostatnio na Ramówce Polsatu skomentował Cię, że wybrałaś karierę, która donikąd Cię nie zaprowadziła. Zaskakujące słowa i mam wrażenie, mogły zaboleć. Jesteśmy w pięknym Sopocie. Jest konferencja ramówkowa stacji TVN. Jesteśmy w trakcie festiwalu, który naprawdę zebrał wybitnych artystów, świetnych muzyków, najlepszych prowadzących i ja się tym chcę cieszyć. Stawiam tutaj kropkę, ale zapytam chętnie jeszcze o budowę domu. Jak ostatnio. To miałaś już skończyć te nieprzyjemne tematy. A to jest też nieprzyjemne? Kolejny temat, który po prostu budzi we mnie naprawdę skomplikowane uczucia. Ale wiem, jakie ty masz wielkie zamiłowanie i serce do wnętrz, jak to jest ale dla ciebie. Ale jeszcze nie ma wnętrz. Jak już będą wnętrza, to będzie super. Na razie walczymy z biurokracją i walczymy z takimi rzeczami jak stal, beton, fundamenty. To nie jest ani romantyczne, ani ładne, ani wygodne. Trzymam kciuki, żeby ruszyło do przodu i tylko słowo na koniec. Pewnie to wytnę, no bo nie mogę też pozwalać sobie na taką prywatę, ale trzymam za Ciebie mocne kciuki. Dziękuję. Nigdy się nie poddawaj. Jesteś piękna, mądra, silna i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To zawsze przyjemność z Tobą rozmawiać.